Trybunał Europejski kończy monopol UEFA -y i FIFA. Jak na zielone światło dla Superligi reagują Włosi i czy ich zdaniem to ma prawo się udać? Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiorno, Amici sportivi Piątek 22 grudnia 2023 roku. Dzień dobry. Moi drodzy, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Dziękuję za każdy lajk like i dyskusję pod tym filmem, a dzisiaj rozmawiamy o burzy o trzęsieniu ziemi we włoskiej, nie, nie tylko we włoskiej piłce nożnej, w ogóle w świecie futbolu w związku z decyzją Trybunału Europejskiego dotyczącego końca tak naprawdę monopolu UEFA i FIFA na organizowanie turniejów piłkarskich. Nie mogą karać tych, którzy chcieliby wziąć udział w innych alternatywnych. Ciekawy jestem, co Wy sądzicie na ten temat. Ja dzisiaj pokazuję Wam perspektywę włoską na to zagadnienie, zapraszając do przeglądu okładek włoskich dzienników sportowych, a to niezmiennie Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. No dzisiaj bez zaskoczenia. Dziś na okładkach tylko Superliga, ale za to z różnych perspektyw, mimo że tylko włoskich. Tutto Sport, Liberi Tutti, Wszyscy Wolni, a na grafice wizerunki Czeferina, a nie Lego i Pereza. Sąd Europejski kończy piłkarski monopol UEFA i FIFA. Corriere dello Sport, świąteczny wybuch. Droga wolna dla Superligi. Gazzetta dello Sport, świat futbolu murem na nie dla Superligi. To bardziej o fali odmów organizatorom nowego turnieju. Podobnie dziennik Il Romanista tytułujący swoje dzisiejsze wydanie Nasza Superliga i zwracający uwagę na to, że Roma jako pierwsza w Italii powiedziała nie. I że jej Superligą są teraz nadchodzące mecze ligowe zna Napoli, Juventusem, Atalantą i Milanem. Amici Sportivi, ja przypominam, wszystkie tematy okładkowe, wszystkie pineski w zakładce Społeczność oraz na naszym fanpage'u na Facebooku. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych. No ja dzisiaj pokażę Wam właśnie tę włoską perspektywę. Skupiając się zwłaszcza na gazecie Dello Sport, która poświęciła temu tematowi dzisiaj aż 13 stron. Corriere również regularnie, równolegle, opisuje ten temat. Pokażę Wam pewne urywki, flesze. Tym bardziej, że na koniec ciekawy wywiad z jednym z działaczy w, we włoskim świecie, we włoskiej, w świecie włoskiej piłki, którego doskonale znacie. W związku z tym zapraszam do zostania ze mną do samego końca. No to zaczynamy tę przeprawę. Otwieramy La Gazzetta dello Sport. A tam. Pierwszy artykuł trafnie opisujący to, co wydarzyło się wczoraj, to znaczy prawdziwe trzęsienie ziemi, terremoto Super trzęsienie ziemi w związku z Superligą, która no, gazeta obiera niejako front przeciwko Superlize, Tak można wyczytać, wywnioskować z tych wszystkich artykułów. Przede wszystkim zwraca uwagę na to, że uwaga, tutto il calcio per ora dice no. Cały świat piłki, włoskiej piłki, póki co mówi nie. Redaktor Fabio Licari przypomina, czym Superliga w ogóle miałaby być oraz tłumaczy czym zajmuje się Trybunał Europejski i dlaczego ma prawo w ogóle orzekać w tego typu sprawie. W tym artykule podkreślono też, że Superliga nie gwarantowałaby udziału w oparciu o zasługi sportowe, na przykład mistrzowie kraju nie mieliby pewnego w niej miejsca. No i włoska redakcja posługuje się przykładem Hiszpanii i Zirony. Jeśli ta wygra ligę hiszpańską, to i tak trafiłaby do grupy niebieskiej, jednej z trzech tej najniższej odpowiednika dzisiejszej Ligi Konferencji. No i Musiałaby walczyć o awans o dwa szczeble rozgrywek wyżej. To pozwoliłoby oczywiście Gironie pójść do sądu i domagać się sprawiedliwości za wspomniane zasługi sportowe. No i to właśnie dlatego, zdaniem gazety, nie wszystkie e, największe kluby wyraziły swoje stanowisko w tej sprawie, w związku z tym aspektem. Perspektywa nakreślona przez Corriere dello Sport jest podobna, chociaż rzymski dziennik zdaje się skręcać bardziej w stronę narracji popierającej, wolność popierającej, e, przynajmniej pośrednio, Superligę, główny artykuł. W dzisiejszym wydaniu zatytułowano Calcio al Monopolo, czyli kopniak w Monopol, a dziennik opisuje historyczną rewolucję w świecie Kalcio, jaką jest Superliga, czy jaką miała być Superliga, największą od czasów ustanowienia tak zwanego prawa Bosmana, o którym jeszcze jednak za chwilę. Wróćmy do gazety, kartkujmy różowy dziennik dalej. Na kolejnej rozkładówce opisano reakcję stron. Najpierw kontratak UEFA. Aleksander Czeferin podszedł do wyroku krytycznie, co nie dziwi, i podkreśla, że Wcale nie daje on zielonego światła Superlize. Ten turniej byłby zamknięty, powiedział, tak jak w 2021 roku. Dzisiaj kluby takie jak Atalanta czy Girona była, byłyby poszkodowane i nie mogłyby wejść do elity. Nie sprzedamy piłki nożnej. Superliga nie nagradza zasług sportowych powiedział Czeferin. Oglądając wideo e, prezentujące Superligę, nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać. Mogło sobie organizować ten wspaniały turniej. Zobaczymy, co zrobią, kiedy dołączą do niego dwa kluby na krzyż. Organizatorzy Superligi zobaczyli duży prezent pod własną choinką i zaczęli się za bardzo ekscytować. To słowa e, szefa UEFA. no a świętują, jak opisuje Gazeta dello Sport, buntownicy i ribelli festeggiano. E, następny tekst ilustrują wizerunki Florentino Pereza i Andrzeja. Andrzej a nie Lego. Tych, którzy faktycznie od wczoraj są w dużo lepszych nastrojach. Prezydent Realu Madryt oświadczył wczoraj, że cieszy się, iż świat piłki nie będzie już monopolem. Z kolei Andrea Anieli, o którym dawno już nie słyszeliśmy, opublikował post na Twitterze, tudzież Ie w którym zacytował utwór YouTube Where the Streets Have No Name. W tekście którego pada między innymi zwrot: Chcę zburzyć mury, w których jestem więziony, uwięziony. To takie symboliczne, znamienne. O tym, że cieszą się organizatorzy Superligi, chyba nawet nie trzeba wspominać. Redaktor jako ja, Jacopo Jandorio opracował z kolei porównanie dwóch formatów, to znaczy nowej Ligi Mistrzów oraz Superligi. I to znalazło się na następnej rozkładówce gazety 36 uczestników Ligi Mistrzów, 64 Superligi. Superliga z trzema ligami wewnątrz, stąd ta piramida po prawej stronie. Grupą niebieską czy ligą niebieską cztery grupy po 8 zespołów, złotą dwie grupy po 8 zespołów oraz starą Najwyższą z dwiema grupami po osiem zespołów. To tak jakby, jak to tłumaczy włoski redaktor, serię A i serię B z 16 zespołami w sumie oraz serię C z 32 drużynami. No a redaktor podkreśla tylko serię C, tylko Liga Niebieska zapewniałaby udział w niej w oparciu o zasługi sportowe. To gorzej niż w przypadku formatu Ligi Mistrzów odrzuconego w 2019 roku. No to czas na pierwsze reakcje w krajach. O tym już na kolejnych stronach świat. Piłki póki co mówi nie. Anglia i Niemcy jednoczą się w opozycji do Superligi. W Londynie do grupy przeciw dołączył nawet rząd. Tymczasem Paris Saint-Germain oświadczyło od samego początku, od pierwszego dnia jesteśmy przeciwni temu konceptowi. Odmówiły również m.in. Bayern Monachium, Manchester United, a Javier Tebas, prezydent liga, powiedział Superligi nie będzie przez najbliższe 100 lat. Ta idea jest nie do utrzymania. A co się dzieje we Włoszech? We Włoszech zdania są podzielone, choć póki co bardziej nie niż tak. Nie? Powiedziały już Atalanta, Inter oraz Roma. Giallo Rossi odmówili jako pierwsi, czym chlubi się dzisiaj wręcz dziennik Il romanista. Włosi mówią wprost, to atak również na rozgrywki krajowe. Gabriele Gravina, prezydent włoskiej federacji piłkarskiej powiedział, że negatywnie wpłynęłoby to na przykład na układ kalendarza rozgrywek ligowych i że federacja zamierza bronić świata Calcio przed tą, tu cytat, szkodliwą rewolucją. Lega Serie A powołała nawet, powołała nawet specjalną radę, która ma skupić się na działaniach chroniących ligę przed niepotrzebnym jej zdaniem przewrotem. Na ciekawy pomysł, słuchajcie, wpadł redaktor Alessandro Grandesso. Porozmawiał on z jean Markiem, Markiem Bosmanem, Belgiem, którego nazwiskiem nazwano poprzednią największą rewolucją w futbolu, czyli prawo Bosmana. No i tenże Bosman podkreślił przy okazji tej rozmowy, że choć tak wiele dał światu Calcio, dzisiaj sam żyje bardzo skromnie, ledwie starcza mu na opłacanie rachunków. No ale zapytany o zdanie na temat Superligi powiedział, to niestety tylko biznes. Piłkarze stają się coraz bardziej trybami w wielkiej Maszynie. I Jako jeden z przykładów niewłaściwego traktowania zawodników przytoczył Adriana Rabio, który został niegdyś odsunięty od drużyny Paris Saint Germain, kiedy okazało się, że nie zamierza przedłużać kontraktu z francuskim klubem. No i co ciekawe, w tamtym czasie z Bosmanem skontaktowała się matka Rabio, która zaoferowała mu wsparcie niejako w podziękowaniu za zasługi, z których skorzystał również jej syn, no ale to temat poboczny do Superligi, o której Belk wypowiedział się krytycznie. Całość tej dyskusji. Podsumowuje niejako felieton Andrei DiCaro pod koniec tego wydania Gazety dello Sport, który zbiera te wszystkie argumenty w jednym tekście no i podkreśla, że dziś Superligi cieszą się tylko nieliczni, głównie pomysłodawcy i założyciele, oraz że w obecnej formie turniej nie jest oparty na merytokracji, czyli na zasługach w tym wypadku sportowych, czy tylko na elitarnym podejściu uzależnionym od wielkości i stanu kasy klubu. Ale uwaga, na koniec, ciekawostka. Innego zdania jest prezydent. Napoli, Aurelio De Laurentiis, on o potrzebie rewolucji w świecie piłki mówił już 10 lat temu, dzisiaj obszerny wywiad z nim publikuje Corriere dello Sport, no i patron Napoli uważa, że jego rodacy mają zaściankowe, nieprzedsiębiorcze podejście w tej sprawie. Powiedział tak, powiedzcie mi, kto we Włoszech jest prawdziwym przedsiębiorcą w świecie piłki. Redbert to Amerykanie. Inter nawet nie wiadomo, do kogo należy, a Dan Fritki nawet się tutaj zbytnio nie pokazuje. No i choć De Laurentis może nie popierać założeń Superligi 1 do jednego, to uważa, że potrzeba utworzyć nową ligę, serię E. Czyli serię elit, dedykowaną klubom z miast o istotnej liczbie kibiców je zamieszkujących, tak stwierdził, przytoczył na przykład Palermo, które, choć daje gwarancje ekonomiczne, nie może na razie wygrzebać się z serie D. Podobnie Bari, które zasługiwałoby jego zdaniem na grę z najmocniejszymi, a tuła się gdzieś w niższych rozgrywkach ligowych. Zdaniem De Laurentisa taka serie E, elitarna, przyciągałaby tłumy niczym NBA, ale to zupełnie zdanie patrona Napoli, który ma zwykle podejście przedsiębiorcze, biznesowe. Jestem ciekawy Waszego zdania na ten temat. Na sam koniec zupełnie na marginesie ciekawostka, którą abstrahując od tematu Superligi warto się podzielić. De Laurentiis powiedział w sprawie Napoli, że zanim zatrudnił Rudiego Garcia, to ostatnie pytanie i ostatnia wypowiedź w tym tekście, zanim zatrudnił Rudiego Garcia, posadę trenera zaproponował Tiago Moccie, ten odmówił, bo nie czuł tego projektu. Później Luisowi Enrique, ten jednak był zbyt drogi, następnie Nagel, Nagelsmanowi, a dopiero później Rudiemu Garcia, który był jego czwartym, jeśli nie piątym wyborem. Od taka ciekawostka na koniec. To perspektywa Włochów na temat Superligi, drodzy amici sportivi. Ja jestem ciekawy waszej perspek perspektywy. W związku z tym e, zapraszam do komentowania, do zostawienia swojej opinii, do zostawienia subskrypcji, lajka, a my teraz bierzemy oddech również od przeglądu włoskiej prasy sportowej i widzimy się tej ostatniej niedzieli 2023 roku, amici sportivi. Grazie e ci vediamo presto. Ciao.